fragment z Ewangelii świętego Jana. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu, jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to jest Jezus. A Jezus rzekł do nich: dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. On rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: to jest Pan. Dziwi nas to, że uczniowie już trzeci raz spotykają Jezusa po zmartwychwstaniu, a mimo to nie wiedzieli, że to był Jezus, nie rozpoznali Go od razu. Potrzebowali czasu, by odkryć, że ich mistrz, powieszony na krzyżu, naprawdę teraz jest z nimi, że On naprawdę żyje. Bo faktycznie nie rozpoznała Go w pierwszej chwili po zobaczeniu pustego grobu Maria Magdalena. Również nie rozpoznali Go uczniowie w drodze do Emaus. I teraz jest podobna sytuacja. Wszyscy oni potrzebowali czasu, by dojść do radości zmartwychwstania, by dojrzeć do uwierzenia w tą prawdę. Uczniowie potrzebują czasu, by odkryć Pana, by zobaczyć, że On jest z nimi. Pan swym powstaniem z martwych wszedł w życie nowe, a nie cofnął się do poprzedniego swego życia. On teraz objawia się apostołom w nowym świetle. Jego ciało to już tak zwane ciało uwielbione, to znaczy niepodlegające prawom biologii, różnym procesom chemicznym i tak dalej. To ciało przeniknęło zamknięty, opieczętowany grób. Przeniknęło zamknięty wieczernik. Pan jest w ciele, ale chwalebnym, uwielbionym. Co mogło wpływać na to, że Jezus nie był tak rozpoznawalny przez Jego uczniów. Okrzyk Jana, że to jest Pan, prowadzi nas do refleksji nad naszym rozpoznawaniem Boga i Jego obecności w naszym życiu. On działa, On daje nam znaki, jak uczniom łowiącym ryby, że jest mocen odmienić nasz los, uczynić cuda w naszym życiu. Otwórzmy się na to Jego przychodzenie do nas. Matce Bożej poddajmy naszą codzienność. Ona podprowadzi nas do Chrystusa, wskaże na Niego, zaprosi do odkrywania w Nim naszego Pana i Zbawcy. Ona całym swym życiem woła do nas: to jest Pan, to jest ten, co daje nowe życie, daje nadzieję życia w pełni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.